A oto Etiopczyk, eunuch, dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami, a przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić. Dzieje apostolskie, 8 rozdział, 27 werset. Mąż, o którym mowa w tym fragmencie dziejów apostolskich, zajmował ważne stanowisko, zarządzając wieloma dobrami swojej królowej, z całą pewnością sam również był bardzo bogaty. A mimo to w głębi duszy czegoś mu brakowało. W przeciwnym razie nie podjąłby się tak dalekiej podróży do Jerozolimy, aby tam szukać prawdziwego Boga. Niestety, nie mógł go odnaleźć w świątyni, pomimo całej jej okazałości i wielu rytuałów. Prawdopodobnie trochę rozczarowany udał się w drogę powrotną. Z Jerozolimy zabrał jednak pewien skarb. Zwój księgi proroka Izajasza. Czytał ją podczas drogi powrotnej, jednak niewiele z niej rozumiał. Bóg widział serce tego mężczyzny i jego wewnętrzną pustkę, dlatego też posłał do niego ewangelistę Filipa, który przyłączył się do jego wozu i wyjaśnił mu 53 rozdział księgi Izajasza, który eunuch właśnie czytał. Filip mógł wyjaśnić mu, że w tym rozdziale chodzi o Pana Jezusa Chrystusa, który jako baranek Boży poniósł sąd Boży za grzesznych ludzi. Eunuch przyjął tę dobrą nowinę, wierzę i mógł dalej podróżować radosny, ponieważ odnalazł swojego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Religijne tradycje i rytuały, jakkolwiek piękne mogą się wydawać, nie potrafią podarować nikomu wewnętrznego spokoju, i wiecznego szczęścia, które możemy odnaleźć jedynie w Jezusie Chrystusie, Synu Bożym.